Jestem teraz w trakcie wyjazdu regionalnego Rzecznika Praw Obywatelskich do województwa dolnośląskiego. Program spotkań regionalnych został zainicjowany przeze mnie w listopadzie 2015 roku i można powiedzieć, począwszy od listopada, co miesiąc wraz z moimi współpracownikami odwiedzamy poszczególne województwa. Zatrzymujemy się w miastach większych, w miastach szczególnie ważnych dla danego regionu i w czasie takich spotkań rozmawiamy z mieszkańcami, działaczami organizacji pozarządowych, aktywistami, działaczami na temat problemów, które dotyczą danego regionu, danego miasta, danej społeczności. I to, co się, można powiedzieć, przewija, jeśli chodzi o spotkania w województwie dolnośląskim, to są prawa osób z niepełnosprawnościami, prawa osób starszych. To, co w Wałbrzychu było szczególnie ciekawe, to przemoc domowa oraz przemoc w stosunku do osób starszych. To były zagadnienia, które w zasadzie nie były poruszane do tej pory na wcześniejszych spotkaniach w województwie dolnośląskim. No i dla nas bardzo ważne jest też to, że wynosimy pewne tematy takie, powiedziałbym, cząstkowe, które nam dają właśnie podstawę do podejmowania działań czy wyjaśniania sytuacji. Przykładowo wczoraj mieliśmy bardzo ciekawą dyskusję w Jeleniej Górze na temat problemu małej ilości lekarzy w Polsce, że w zasadzie pomimo emigracji, pomimo pojawiających się coraz większych potrzeb zdrowotnych w społeczeństwie, pomimo starzenia się społeczeństwa, w zasadzie nie ulega zmianie liczba lekarzy i nasze państwo się do tego nie dostosowuje, co ma oczywiście konsekwencje dla nas wszystkich. Dzisiaj w Wałbrzychu rozmawialiśmy na ten temat w kontekście bardzo szczególnym, a mianowicie dostępności lekarzy, geriatrów. To jest jeden z tematów, który w Polsce jest niedoceniony, a przecież geriatrów tak naprawdę powinno być co najmniej tylu, co lekarzy pediatrów. Jest akurat zupełnie inaczej. Pediatrów mamy w Polsce 3000, a geriatrów tylko 300, co jak na potrzeby 38-milionowego państwa to jest zdecydowanie zbyt mało. Jakie problemy widzą młodzi ludzie, jeśli chodzi o prawa obywatelskie? Niestety zazwyczaj młodzi ludzie nie przychodzą na spotkania z rzecznikiem. Dzisiaj akurat uczestniczyli w spotkaniu, ponieważ jak rozumiem nauczycielka z zespołu szkół numer 5 postanowiła zabrać klasę i w pewnym sensie uczniom przedstawić rzecznika. Natomiast ja bym powiedział, że w ten sposób, że często mi się zdarza przy okazji spotkań regionalnych organizować spotkania w szkołach, gdzie już można powiedzieć spotykam się bezpośrednio z młodymi ludźmi i z nimi rozmawiam. Mam taką metodę badawczą, można powiedzieć. W połowie zajęć proszę licealistów, gimnazjalistów, żeby na karteczkach napisali o jakimś zdarzeniu, o jakimś wydarzeniu, o jakiejś historii z ich życia, która wiązała się ich zdaniem z naruszeniem ich praw człowieka. I wtedy nagle się okazuje, że młodzi ludzie mają coś do powiedzenia i że mają bardzo ciekawe przemyślenia. Często się skarżą na różnego rodzaju praktyki w szkole albo nie są w stanie zrozumieć, dlaczego na przykład odbiera im się telefony komórkowe albo nie mogą ich używać w czasie lekcji, albo dlaczego muszą nosić takie, a nie inne obuwie. Ale to są, powiedziałbym, rzeczy dość prozaiczne, które często wynikają z regulaminów szkolnych i trudno, żeby o tych rzeczach mówić w kategoriach naruszeń praw człowieka. Ale na przykład zdarza się, że uczniowie skarżą się na to, że nauczyciele głośno w czasie lekcji wychowawczej dyskutują o sytuacji w domu danego ucznia. I oni już to postrzegają w kategoriach naruszenia ich praw człowieka, no bo dlaczego inni uczniowie mają wiedzieć o tym, co się dzieje w domu tej czy innej osoby? Dlaczego nauczyciele między sobą się wymieniają takimi informacjami, kiedy nie zawsze to jest potrzebne dla osiągnięcia tego celu wychowawczego? Zastanawiają się często nad tym, co to jest inwigilacja, na czym polega inwigilacja internetu, nad kwestiami ochrony prywatności. Widać, że to są zagadnienia ważne dla młodych ludzi, ale wydaje mi się, że takim najczęstszym tematem, który się pojawia, to są sfera relacji z rodzicami. Rozwody, kontakty z dziećmi ze strony poszczególnych rodziców, kwestia alimentów, ale także bardzo ciekawe to są relacje z policją, to znaczy taka typowa, że tak powiem, skarga czy informacja, która się pojawia, dlaczego policja mnie tutaj nadmiernie kontroluje, dlaczego mi sprawdza plecak, dlaczego ciągle jestem zatrzymywany i to wydaje mi się, że taki brak zrozumienia, jakie policja ma uprawnienia, ale też to, że
że policja, no policji czasami się zdarza, można powiedzieć, nadmierna aktywność w stosunku do młodych ludzi, to powoduje pewne napięcie takie na linii licealiści a władza. A jakby pan zachęcił młodych ludzi do zwracania się z problemami właśnie do Rzecznika Praw Obywatelskich? Chciałbym, cały czas staram się przekonywać, że prawa człowieka to nie jest jakaś abstrakcyjna dziedzina, która dotyczy tylko jakichś wyjątkowych grup, nie wiem, czy to seniorów, czy osób z niepełnosprawnościami, ale że każdy z nas w którymś momencie może być osobą dotkniętą różnego rodzaju naruszeniami praw człowieka. I teraz na przykład taki jeden z takich tematów, który młodych ludzi interesuje, to jest reforma oświatowa, tak? To jest temat, który oni ewidentnie czują na własnej skórze, na czym polega przeprowadzenie reformy. Ja nie twierdzę, że reforma ma być nieprzeprowadzana, bo to nie jest moim zdaniem kompetencja rzecznika, żeby się wypowiadać, czy ma być taki, czy inny system szkolny, ale moja kompetencja to jest zastanawiać się, czy na tym nie ucierpią uczniowie, czy reforma zostanie odpowiednio przygotowana i w tym temacie prowadzę korespondencję z panią minister Zalewską. Ale to jest ten moment, kiedy właśnie następuje to poczucie na własnej skórze, co to oznacza. I być może żyjemy w takich czasach, że jeżeli nie zetkniemy się z sytuacją, kiedy nasze prawa są naruszane, kiedy czujemy się traktowani przedmiotowo, kiedy zdradzane są tajemnice z naszego życia, kiedy ktoś mówi o naszej rodzinie, a my nie mamy nad tym kontroli, to jest ten moment, kiedy my sobie uzmysławiamy, na czym prawa człowieka polegają.